Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo. Kontynuujemy nasz custom do Tomb Raider. The Mystery jest ze mną, nie zapominajka. Cześć, witam wszystkich. I oczywiście Frodo. Cześć, witam. Ostatnio powróciliśmy sobie tutaj do tej głównej sali. Gdzie wy macie tego węża? Wiesz co, tak jak właśnie Ania mówi... Wejście na taką półkę jest. To jest obok drewnianego koła. Tak. Ale wiesz co, Aniu, tu chyba można jeszcze wyżej wejść. To co robimy? Myślisz, że można? No bo tutaj... Gdzie macie jakieś wejście? No jest takie, wiesz, przy kole. A jest, ale to nie, ona nie zjedzie. No właśnie nie zjedzie. Ja to widziałam wcześniej, ale myślałam, że ona z tego zjedzie. Kurde, ale tu jest wejście na górę, to teraz co robimy? Czy idziemy w ten dół, czy idziemy tu na górę? Kurczę, ja bym sprawdziła tą górę. Dobra, to chodźmy może na górę. Jest coś. Ale a czy idziecie po drabince? Teraz do góry? Do czy góry, jak? Tak, po drabince, no. Jak to jest drabinka? Odwróć się pleckami, jak skoczyłaś. Boski. Aha, dobra. Tam. Chyba. Ale to jest tu gdzieś właśnie zjeżdżaliśmy, wiecie o tym? Gdzie chcieliśmy wyskoczyć. I tu jest... Jest jakaś rama. Coś tu leci do mnie. Czy to można zabić? Mam 31 naboi. O matko. 148. Ja mam jakieś 100 coś. Ale chyba zabiłam węża, więc jakieś 90. No. Tutaj trzeba artefakt. Aha, jakiś to gen. Warto tam iść w ogóle? Tak, ale nie wiem, czy czasem dalej... Dalej nie ma przejścia. Tutaj, o. Tak, tam jakiś taki jakby gem czy coś. A to jest kwiatek. O nie, to jest coś, co chce mnie zjeść. Wilczek? No, już mam mniej na boizną. Gdzie masz kwiatu? A, tu jest. No, ja tak po środku stoi sobie. No to chyba tu nic nie zrobimy na razie. Jakiś nie topasz tu lata. Po drugiej stronie jest skrzynka, zmierzam do niej. Tutaj są naboje, jakbyście chciały. No raczej. Chcecie? Raczej. No raczej bym chciała. Dużo? Oj, spadłam. Nadmiar? No i tu jest, kurde, jakaś jaskinia. No i spoko, będę musiała jeszcze raz zabić tego wilczka, bo tak. Bo tak. To może tutaj lepiej. Później... Już tak po kolei to wszystko. No. Się robi trochę zamęt, ale no nie wiadomo, co albo tu, robić albo tu, za nie? Bardzo. No bo tu jest dalsza droga, więc... Jak się tutaj? W tą ciemną dziurę? Taką jaskinię wszedłeś? No taka, tak, jestem w takiej jaskini i tu jest dźwignia naścienna. O mój god. Dobra, od skrzyni gdzie jesteś? No, do jaskini. Ciemna taka. I tu jest dźwignia. A, jest dźwignia taka naścienna, no. Trzeba tak dziwnie na nią naskoczyć jakoś. O ta mój się. Boże. Ta się. Dziwnie naskoczyć. Z rożka takiego? Nie. No nie, na wprost. Ona jakoś tak jakby sama... Dokoptuję mogę do zrobić niej. Tak? Nie, nie mogę tak zrobić. Aha, dobra. Ale i tam wyżej cały czas wchodzisz, tak? No chyba wyżej trzeba iść, nie? Idziemy tam wyżej? No ale to gdzie macie tą dźwignię? No bo ja wchodzę wyżej. W tej jaskini. W tej jaskini od razu. Zaraz po prawej stronie. Tu jest jakaś, słuchajcie, jest, komnata dobra. Tam na końcu. Jak to trzeba zrobić? Tak na wprost. Po prostu skaczesz. Unosi. Serio? No, game over. Zadziała. Coś mi się... To dziwne jest. No wiem. Okay, no faktycznie. A wiecie, że to się tam u góry wtedy otworzyło? Tam, gdzie mieliśmy tego wilczka? No właśnie też mi się tak wydaje, że to było no tam. Ale tu jak mamy wejście do góry, to co? Idziemy sprawdzać jeszcze? No tak, tu jest dalsze weszłam. Przejście, słuchajcie. To jakaś sala wielka. I... To co robimy? Kurde, tutaj... Mnie podpala. Aha, podpala faktycznie. Nie wiem czy... Bo jakieś promienie są, widzicie? Na przemian promienia. O nie! I teraz chyba tam, gdzie nie ma... To jest jakaś zagadka. Tam, gdzie nie ma... Wiecie co, no i tak jak się podświetlają te... Tak, ale to będzie strasznie ciężkie. No. Aha, to czyli muszą się podświetlić. To no. Dobra. Aha, czyli nie tędy. Nie tędy, no. Cholera jasna. Podpala od razu. Czyli... No kurczę, pieczone. Kurde. Nie, za wcześnie. Mam problem. Nie, tak się nie da. Głupie jest. O matko. Kurde, jak to zrobić? Mnie się pytasz. Pierdziele. Kur...
kurde. Nie, to gasi się. To jak to zrobić? Nie, to jest okay. No nie, kurde. Będzie strasznie ciężkie. To będzie trudne. No to będzie trudne bardzo. Najpierw w przód, tak? No. Potem w prawo. No. Potem znowu szybko w prawo. W no prawo i... czy ten? Do przodu. Kurde, no. No i ginę. Potem ja nie tam wiem, nie gdzie. Mogę przeskoczyć, bo jest za daleko. Aha, tak byś chciała z takiego, jeszcze z rozbiegu? No tak, no bo gdzie? No bo tu jest jedno po skosie. Właśnie, jakby. Jedno po skosie. Mhm, wiem o co chodzi. O kurde. O matko, przecież to jest jakaś paranoja. Dobra, jestem na tym środku, bo ta środkowa możecie odpocząć i zapisać. Tak, no właśnie tam chcę. Właśnie. Tak, właśnie tam chcę teraz. Nie jest tak źle, nie jest tak źle. Dobra. I co, potem na lewo, tak jakby po skosie. O Jezus. Dobra, no jakoś to nie było takie złe w sumie. No, no się dobrze, że nie podpaliłam. Tak. Oj, ale nie. Tu są jakieś kolce, założę się. No jeszcze nawet na odpoczynek nie doszłam, także wiecie. Jest, dobra. O mój Boże. O nie, co to jest tam? Tylko tu są kolce chyba, co? Dobra, czy nie? Mam na odpoczynek. No, to tak i teraz od odpoczynku idziecie... Aha, dobra, już widzę. No, to też po skosie. To już tam później. Tak, 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 widzę, to już nie jest trudne. Nie jest trudne. O Jezus Maria. Kolce? No, wraz mam w to, ale no, chciałam przeskoczyć. Nie ma coś między kolcami? W sensie... W tych no wnękach? Możliwe, że jest. Patrzę, ja patrzyłam ale... tylko na pierwszą. Ale nie, nie bo ma. Nie doszłam. Dobra, co to jest? Jakiś miecz? Właśnie, no bez sensu. Nie wiem, jak tam dalej wskoczyć. Kurde, ale nie mogę przez te kolce, no. No chyba dobrze, że tu przyszliśmy, co? Bo tu jest tylko ten, słuchajcie, miecz. Czyli droga powrotna jest taka sama. O, świetnie. Cudnie. Chociaż tam jest, tam nie ma manki jakiegoś nad nami, czy coś. Za wysoko. O Boże, jak się przestraszyłam, to są kolce. Jest. No. To ładne jest. Pokażcie, co to jest za ten. No właśnie. Old Dagger. Ale śliczne. Ładnie świeci. Dobra, zabieram. No to co, no to powrót jest jaki jest, no trudno. No tak, i mamy alternatywę, bo mamy tam przejście, które nam się otworzyło, nie? Tak. Wracamy tą samą drogą niestety. Super, świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Nie lubię tak w kostomach. Chcę wracać tą samą drogą. Jezu, czemu ona się nie zatrzymała? No, mnie też. Jeszcze no i znowu muszę światła. Jeszcze raz, a ja jeszcze raz dagger muszę wziąć. O, nie. Ginę. W jak tak stonka. Głupich sytuacjach. Można by było przeskoczyć od razu te dwie te? Nie, Laro, co ty robisz? No to było chyba głupie. Oczywiście, no że... czemu tutaj się nie zapaliło? Trzymajcie mnie. No, za wcześnie. No! To już jest głupie. Powrót jest trudniejszy, słuchajcie. To jest... No głupie! Tyle. Nie mogę tu skoczyć. Nie! No. Trzeba jakoś dłużej poczekać? Nie rozumiem. Tak, Frodo, to jest dobry pomysł. Dobra. Wiecie co, jestem na środku, ale nie mogę się później wrócić tam jeszcze. Nie wiem, ja już wróciłam. Dobrze. Musisz poczekać teraz. Ale to na było. Nas. Ale to był w ten sam. No podobny powrót w zasadzie. Podobny. Podobny powrót. Przynajmniej od tego odpoczynku jest identyczny. No, tylko od ja tego... do tego odpoczynku nie mogę dotrzeć. Kurde. Nie zabijam wilczka, bo po prostu to... nie mam amunicji, powiem wam szczerze.
słabo u mnie z tą amunicją. No zapal się! Nie wiem. Ja też nie wiem. Ja też nie wiem. Co to leczy? Nie, co ja robię? Nie, z rozbiegu to nie ma sensu. To musi być... Nie, nie, tam są tak małe... No nie, no, ale to... głupie. Zapal się. No zapaliło się, ale... Wpadłem do ognia. No, ja nie wiem. Chyba, że tam trzeba... O Boże. Nie, nie wiem. Co ma tu? Kurczę, no tą prawą stronę to się nie da jakoś. Jak tam? A my jesteście już na odpoczynku, czy jeszcze? Gdzie tam? Gdzie tam? Znaczy nie, na odpoczynku jestem, ale... To ja nie. Nie mogę dalej tego przejść, niestety. Tobie zrób cięcie. Nie, no ja tu na razie zwiedzam. Tam, gdzie nam się otworzyło, chcę wyczaić, jaką drogą powinniśmy iść, żeby po prostu później nie tracić na to czasu. Zapal się. Nie wiem, jak to wykręcić. Jezu, może tak. Oh my gosh. My gosh, oh my gosh. Oh my god, oh my god. Oh mama. Oh mama. No, wilczki żrą. Przed nami jakaś przeokrutna i straszna sala, to wam tylko tyle powiem. Tylko nie będzie. Ale zanim... Jak tam, Aniu? Jesteś na środku? Gdzie tam? A ty co, byłaś w tym wodospadzie? Wodospad? Nie. Ja może zerknę już, jak tutaj jestem, to zobaczę ten wodospad. Mhm. Czekaj, to jest fajne. Bardzo klimatyczne. Mhm. A mógłbym odpalić flarę? Flaro, mogłabyś? Aha, tu nie dadzą przejść, okej. Czy był gdzieś klucz do wsadzenia? Klucz? No. A nie. Nie. Tylko ten artefakt, ten gem taki. Mhm. Klucz to jeszcze nie. Czemu w tamtą stronę wyszło tak dobrze, a teraz mi nie idzie w ogóle. Spokojnie, nie pomogę. Nie, nie na spokojnie, na spokojnie. Jak mi każą dwa razy to samo przechodzić. Jak na wojnie, jak na wojnie. Aha, czyli to ten wodospad doprowadza do tych drzwi. Mhm, ale one są zamknięte. No ale dobrze wiedzieć, jak będziemy je... No to ja tam nie była, ja nawet nie wiedziałam, że w wodospadzie jest jakieś przejście. Tak, szczerze idzie się wodospadem wzdłuż wodospadu i dochodzi się do takich drewnianych drzwi, ale one są w tej chwili zamknięte. Bo chyba ich nie można rozbić. Próbuję z tego wszystkiego. Nie, nie, to chyba nie, nie. Nie, dobra. Load. Poda naboi. Zapiszę to sobie i użyję flare. To może zrobimy tak, 60. No to dobra, to już nic nie ma. Ani jesteś na środku już? Jeszcze nie? Dobra. Dobrze. Bo to się otworzyło w tym gemie, nie? Te drzwi. Tak? I tam poszłaś? Tam gdzie tak, taki ogniska tak, jest, tak? Tak, ogniska. Tak. Dobrze, ja tutaj poczekam sobie na Anię. To ja też. No. W takim razie wracam. I tam dalej, jak już pójdziecie, no ale jak już wypłyniecie z powrotem, tak? To o to mi się bardziej rozchodzi. Chyba najpierw trzeba... Najpierw trzeba kolce przejść. Tak? No, tak. To się zgadza. Ciach, ciach, płyń. Dobra, mam rachu kruszy. Ciachu. O, taki ładny. Kujeczki. Powiem wam... No nie, robienie tego z flarą to nie był dobry pomysł. Ciach, ciach.
bardzo zły faktycznie pomysł. Stryjeczki mamy. Stryjeczki, nie? Uh-huh. A Desolko, sprawdzałaś może te takie w międzyczasie, jak wpłyniesz, to są takie drewniane drzwi, któreś można otworzyć? Tak, można je zestrzelić. A, zestrzelić? A. Okej. Okay. Są tak, te drewniane, tak? Mówimy o tych drewnianych. Tak. W wodzie. A w jakim wodzie? Nie. No tu jest woda. No. Ale w wodzie się... Odpaliłam się od ognisk. Bo w wodzie są takie drzwi, aż no, ale jak chcesz je zestrzelić? Nie, chciałem z buta otworzyć. Aha, buta. Ja nie próbowałam nawet. A czekajcie, bo to może wiecie, to można otworzyć. No to sprawdź. Sprawdzam. Nie. Chyba nie. Moja teoria... Moją teorię szlak trafi. No. To rozumiem, że idziemy dalej, tak? To dobra, to idziemy dalej, tak? No chyba tam, gdzie to ognisko. Bo tu jest po prawej coś. Po prawej albo drabinka. Drabinkę nie wchodźcie, bo jest zamknięta. Zamknięta. Więc no na prawo tutaj... i tam trzeba zestrzelić takie barierki, po prostu jak te na początku, jak mieliśmy. I dojdziecie do pięknej sali z ogniami. Piękna sala z ogniami, to nie wróży nic nie, fajnego. Nie, to nie wróży nic fajnego. I radzę nie popełniać tego błędu, co ja, czyli nie skakać z flarą. Okej. Okay. Dobrze, tylko że tu ciemno, więc trzeba no, użyć. Właśnie. Ojeju, bardzo ciemno. A, tam jest. A tutaj między tymi skrzyniami więc, coś tak jest? Coś tu jest? Oprócz ciecha to nie. Weź, tylko to jest... A co, te drzwi się otworzą? Aha, dobra. Uuu, o matku. No właśnie. No właśnie. O nie! No tak! O matko! No. Na screenach to było. Jak tu bucha. No trochę bucha. Idź, wiecie co, poszłam prawą stroną i chyba tak ma być póki co. Bo jeszcze nie wróciłam z tej prawej strony, bo się męczę. Okay. O nie! Świetnie. Aha, i można do przodu skakać. No, o! tak, bo to też było chyba w liście ruchów. No, fajnie, że się z tą listą w ogóle zapoznałam. Nie no, sorry, nie powiedziałam. Nawet ale ja nawet nie pomyślałam. Ale w sumie jakichś takich nadzwyczajnych ruchów tam chyba nie było. Ja to ściągnąłem w momencie, kiedy to powiedziałyście, więc... Spoko! Takie przygotowanie. Takie tam. Takie tam. Takie. Dobra, ale jak przez ten ogień, to chyba wyżej trzeba. No tu raz to wyżej, raz niżej, tak, to jest takie, to. takie. O oh my gosh, wysokość. Po prostu. Tylko, że... A, to jest taki do przesunięcia. Tak, i chyba na ten ciemny tam trzeba przesunąć, na to ciemne takie miejsce. Aha, i ono będzie i po jednej, i po drugiej stronie. I po drugą, na drugą stronę też się trzeba dostać. Po przeciwległych stronach to będzie trzeba postawić. Czyli powrót jest znowu przez te tak, rurki? Tak. Niestety tak. Okay. Ładny pionek. Jeszcze raz to widzę. Bardzo ładne. Jak wam się pootwierają te przejścia, to ja za bardzo... Ja pamiętam taką teksturę drzwi, ale szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, gdzie to jest, jeśli mam być szczera. Później będziemy się zastanawiać. Teraz nie ma co. Okej, to przeskoczone. To. No jest źle. Ta latarenka. Nie wiem, jak mam wrócić. Jakie ładne. Ładne, nie? No. Jeszcze raz też widzę takie. Teraz słuchajcie, ja jestem na tym drugim palu, ale... U mnie pal podpali. Jakoś tak? Górą? A tu się otworzyło, w tej sali. W tej sali na samym dole jest. Dobra, widzę to. No. Ale ty już masz drugi pionek? Ja już tak mam. No, nie mam pytań. Ja też. Czyli trzeba wrócić tą samą drogą. Tak, tylko że jak będziecie wracać tą prawą stroną, znaczy tą lewą stroną, tak? No to zobaczycie sobie, właśnie otworzyły się na dole takie przejście. Tak, i tam, no. Widzę to. Mhm. Jak idę, to widzę to. No jest. Mhm.
Ten, co się ze mnie śmieje, a też już prawie tu jest. Nie, nie, przechodzę dopiero, wracam się dopiero. Pełko, spokojnie. Ja nie mam już flar? Ej, nie róbcie jaj. Nie. O nie, ja nie mam flar. Zrobiłeś ten sam błąd, co ja, jak grałam za Kaszą. O mój Chryste, nie mam flar. Ja dobra. Też tak zrobiłam, niestety. Trudno. No, no, będziemy sobie radzić. Będziemy. Nie mamy wyjścia. A. Dobra, zmierzam do drugiego pionka. Ania, wracasz, tak? Ja tak, wracam z tego pierwszego. Mnie podpaliło. To trzeba wyżej czy niżej? No, to już tam trzeba tak na, nie wiem, wyczucie. Może niżej. Łap się. Wow, ale mi się udało. Kosmos. Co tu się dzieje w ogóle? Kurde, cały czas mnie podpala. Jakie to mańki? Jeszcze niżej? Tu? Nos mnie swędzi, będę zła. Nie, albo będziesz ciastka jeść. Boże, o, a to by to się zgadzało, prędzej. Bo jestem głodna. No właśnie. Prędzej te ciastka. No. Obstawiam ciastka. No ja też chyba tak. Obstawiam ciastka. Dobra. No dobra, jestem przy tym drugim pionku. A ten drugi pionek gdzie ma jakąś ten? Dziurę? Naprzeciwko? Tak. Jak wam idzie? No ja przeskakuję przez ognie. Ale już te, ta druga strona? Tak, ta druga strona. Dobrze. Tam na tym drugim paliku musisz wejść na samą górę prawie, że tak wyżej. No. No właśnie z dołu próbuję, ale... Nie, z dołu też próbowałem, nie udało się. Teraz mi się otworzyły te drzwi, no dobra. Mam jakiś dziwny artefakt. Co to jest? Stone of Fire. Okay. Jak przeskoczyć... To nie będzie ten właśnie gem do tego węża? Gem do męża? Nie wiem. Do męża. Do męża. Do męża. Do męża nie wiem, czy to będzie gem, ale może być. Ej, to chyba nie tak. Jak słuch, generalnie wejdziecie sobie tam w te przejście, które się otworzyło, to po prostu będzie taki długi korytarz w dół, po którym trzeba skakać na kolejnych palach, ale nie w ten sposób jak tutaj z tymi ogniami, tylko bardziej, że trzeba się opuszczać nimi w dół i skakać z pala na pal, bo na przykład pod nim pali się ogień, nie? O my gosh, to brzmi jakoś skomplikowanie. Nie słuchałem. No to masz problem. To masz problem! Nie, tam żaden problem, zaraz to sami obadamy. Dobrze. Właśnie. Ja jestem wzrokowcem, więc... Ta. Ja tak samo. I tam można mówić... No, ja często tak jest też, jak się skupiam na kilku rzeczach naraz, nie umiem. Tak. No ja też tak mam. Nie umiem się skupić na kilku rzeczach naraz i po prostu czasami ktoś coś do mnie mówi, a ja potem pytam się o to tak, samo, tak, bo akurat robiłam coś innego. Co, ale my też o coś o tym wiemy, Grzesiu, tak nie? Mamy. No, bardzo to, często coś Grzesiu do mnie mówi. Ja tak na przykład ty też do mnie teraz mówisz, a ja coś robię i... I dupa. No, właśnie. No, ja wiem. Podzielność uwagi, nie? No, no. No niestety, nie zostałam obdarzona taką podzielnością. No, a podobno kobiety mają. No podobno, ale to jest nie? Nieprawda. A właśnie ja też nie mam, także... Dobra, rozumiem, że... Aha, wracamy tą samą drogą. I mówisz, tak? Żeby tak schodzić w dół, tak? Tymi palami. Tak, 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 tylko uważać, no bo... Tak, tak. Tam jest ogień na dole, nie? Ale to trzeba na wyczucie, tak, nie? Tak, tak, tak. To w ogóle tu nie ma żadnej filozofii, poza tym, że jest upierdliwe i długie. Generalnie ładnie to wygląda, nawet jak się schodzi, to jest ta para, która się unosi. Tak, bardzo ładnie fajnie to wygląda, ślicznie. Fajnie to wygląda, no. No, naprawdę. No i na samym dole właśnie jest ten stone, który musimy zdobyć. Rozejrzę troszkę. Aha, jest, dobra, jest coś. No ja jestem ciekawa, gdzie ja zapisałam. Fire. Nie wróży nic dobrego. Czy za tymi szmatami coś jest? O! A
co to za duszki takie tutaj wpływające? No właśnie, ja myślałam, że to mnie przeteleportuje, wow. Ale niestety nie. Po prostu wspinamy się z powrotem. Aha. Chyba. Okej. Okay. Chyba. Chyba, że wyczaisz coś innego, to wtedy się zdenerwuję, bo ja się wracam. Ale to ładnie wygląda. A to zabija? Nie, to jest tylko taka ozdoba. Ja myślałam, że to nas, wiesz, w ogóle gdzieś, wiecie, przeleportuje nas to. Wow, wow, wow. Dobra, trafiłam do tych słupów ogniami. To teraz trzeba tak, wiesz, pomalutku, nie? Jakoś tak wycyrklować, żeby zejść. Ja już po prostu robię to setny raz. No bo to jest takie na wyczucie, no. Tak. No już mnie podpaliło. Wyżej. No to jest troszkę, nie ukrywam, to jest akurat troszkę upierdliwe, ale... No, ale w sumie nie widziałam takich rzeczy. Tak, ja tak samo. Takich pułapek czy coś takiego. Tylko zastanawia mnie teraz fakt, to co my znowu... I to słuchajcie, wychodzi aż do tej sali, w której skakaliśmy też po palach z tymi ogniami pierwszymi. No i tak, i co tam? No tylko, że to sobie dynda tutaj to wszystko. Dynda? Dobrze. Wisi się kisi. Tak, no, ale dokładnie. To może nie dobrze. Jak wisi. Dobra, dynda, to... No, jak wisi to, no, to tak to nie, to nie jest za fajnie, nie. Dobra. Co to jest? Aha, to jest ten Stone of Fire. Okay. Zobaczcie, jak fajny teraz będzie ten efekt tego, tych czaszek. No. Jak zabierzesz i się wrócisz. O Jezu, no czemu to podpala, no? Fajne, nie? No. Ale kosmos. Fajnie to wygląda. O Boże. To wygląda, jakby można było tak właśnie podskoczyć i one by przeniosły do góry. My to nie skakałem, weź wypróbuj. Nie, skoczyłam. Nie, ja też, ja tak robiłam, ale się nie dało. Niestety. Nie, trzeba tak samo. Ej, no nie mogę już tutaj... A nie, dobra. No, ten powrót to jest takie na wyczucie. Mamy 30 minut, jak coś. No ja mam 19. Aha, no tak, no bo ty zrobiłaś cięcie. Dlatego ja mam więcej. To chociaż te... O, 5 minut możemy jeszcze dokoptować, to wtedy będzie no, okej. No dobra, spoko. Noż, kurwa, palę się. To może tu? No to mogę wejść wyżej, co ja się tak boję? No na styk. Po co tak? Słuchajcie, no. Bo jak robiliśmy tam, gdzie były te płomienie, prawda? Te pierwsze płomienie z tymi palami, tak? I ustawialiśmy te pionki. No to w zasadzie było pokazane, że otwierają się dwa przejścia, prawda? Jedno za pierwszym razem, drugie za drugim, tak? No tak, bo to były jakby dwie bramy. Tak, dwie bramy. No pierwsza to jest ta, która była tam na dole. A gdzie jest ta druga? Mi się wydawało, że jedna była obok drugiej. No właśnie, też mi się tak wydawało. No, ale jak mogła być jedna koło drugiej, jak weszliśmy na dół i tam było tylko jedno przejście i jedna brama. Jedna brama? Tak. Nie było dwóch? Nie. Tam, tak? Owszem, na początku widziałam, że były dwie bramy, ale jakby otworzyła się tylko jedna, ta druga nie. Ta druga, która się otworzyła, to było zupełnie inne przejście i to było to na samym dole. Aha, no. Tak? No. Dobrze. A nie ma jeszcze na dole jakiegoś jednego przejścia? No właśnie nie. Dlatego się teraz zastanawiam, co dalej tak na dobrą sprawę. I mam ząk. A tam, gdzie byłeś przy wodospadzie, to co tam było? No, to, czy tam była... No właśnie była drewniana... drewniane drzwi i one były zamknięte. One, tylko, no, one tylko są to... zamknięte dalej. One są nadal zamknięte, tak? Okej. Okay. No i jest ząk, bo nie wiem. Nawet gdzie klucz włożyć, nie z Bali. No, ja tak samo. Bali tak. Jak ten... Jak z wakacji. Tak, jak z wakacji, dokładnie. Gorące źródła i te sprawy. Tak. Aha, bo tu jeszcze trzeba wyjść stąd, tak? No. Tak, jeszcze na górę, trzeba. Tak. Tak. Aha, a tu się nie otworzyło, tak? Gdzie ta drabinka? No właśnie nie. Nie. Nie.
No właśnie nie. Cholera. A słuchajcie, a ten... ten gem, to co my mamy? Mamy Stone of Fire. Tylko to mamy. I ten gem tutaj nie wciśniemy. Nie. Mhm. To co, to może będziemy kminić w następnym odcinku? No tak, tak, tak. Tylko niech Ania sobie wróci tu do głównej sali. Ja tutaj jeszcze, gdzie ten wodospad jestem, tak widzę jakby... Tam było można wyjść. Znaczy nie, czyli pod... całkiem mam wyjść z tej sali, tak? Chyba tak, tak, no bo no na razie... Nie ma na razie alternatywy. Ale wiecie co, jak jest ten wodospad, co ja chodziłem na łapkach, to pod nim jest wnęka, w której jest dźwignia. Jak wyjdziecie już do tej sali, gdzie jest ta woda nasza, nie? No dobra, ale trzeba wskoczyć do wody generalnie. Właśnie chyba nie. Tak jak spojrzysz, jak wyjdziesz tutaj, gdzie jest ten gem do wtrynienia, to jak i będziecie tutaj, to tak zobaczycie od razu na wprost. No ale ja już zeskoczyłam wodospad. Na dół, ale to dobrze, że zeskoczyłam. Ta bramka jest to zamknięta i nie da się jej otworzyć, tak? Tak, tak, właśnie tam na górze, gdzie ta drabinka jest zamknięta, no. Czy to jest dźwignia? Tak, to jest dźwignia, no dobra, ja to widzę, ale... Tylko jak się tam dostać? To nie byłoby tak od góry, z góry, tak właśnie jak ten wodospad, gdzie ja tam byłem, bo ja byłem właśnie wzdłuż tego wodospadu. Aniu, jesteś tutaj, gdzie ten gem? No myślę, że można by tak, było w ten wyszłam sposób. Właśnie. I zobacz tutaj, jak idziesz, na wprost jest wodospad, nie? No. I pod wodospadem, widzisz, jest taka wnęka i tam jest dźwignia, no, żeby faktycznie się tam dostać. Mm-hmm. Czy nie wiem, czy od tego wodospadu... No można by było spróbować. A nie da się tam po prostu jakoś wejść? Właśnie tu z dołu chyba raczej z wody to nie bardzo, nie? Za wysoko no nie, jest. Nie, z wody nie bardzo. Ale... Dobra, od wodospadu idziemy. Czy już w następnym odcinku idziemy? No, myślę, że w następnym. Przedłużajmy. No, okay. Dobrze. No. To co, słyszymy się w następnym odcinku, kochani. Do usłyszonka, tak. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.